Na pewno warunki nie są najlepsze. Mam nadzieję, że do jutra może to się zmieni trochę. Ja jadąc dzisiaj tutaj do Radomia, na polach w niektórych miejscach nawet nie wiem, 50 cm śniegu leżało. Także warunki na tą porę roku są anormalne. Ale no, ja liczę, że coś tam się zmieni. Na pewno gospodarz przygotuje boisko jak należy. My cały czas nastawiamy się na to, że zagramy w dobrych warunkach, ale jesteśmy przygotowani na wszystko. My w każdym meczu gramy o 3 punkty. Wiadomo, to są derby. Derby rządzą się swoimi prawami. Dochodzą jakieś czynniki, na które nie ma się wpływu. Przede wszystkim chodzi tutaj o stronę psychiczną. Zawodnicy bardzo przeżywają. Dużo ludzi na trybunach, doping, atmosfera. To gdzieś plącze niektórym nogi i na to też musimy być przygotowani. Ale my jedziemy tam po 3 punkty. Zresztą broń na pewno wyjdzie po to, żeby ten mecz wygrać. Spodziewam się ciekawego widowiska i wszystko rozstrzygnie się na boisku.